niedzielę 23 czerwca Wasula przyjechała do Tychów. Przed spotkaniem modlitwę prowadziła maleńka Madzia. Nie mogą. Jezu mój,
pozwól, że pójdę za tobą krzyżową drogą. W pokorze serca, w cichości, w milczeniu pójdę za tobą, Jezu, przez głogi i ciernie. Przy tobie ulgę znajdę w cierpieniu. Za tobą dźwigać będę krzyż mój wiernie. Ale to dla Pana Jezusa. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie, od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieobjętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień noc naszych serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas z dychy, wypełnij naszą. Pogłębij naszą pokorę. Rozpadź nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz. Abyśmy umieli poznać Ciebie, jak to obiecałeś. I byli szczęśliwi według słowa Twego. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen. Jeszcze chciałam powiedzieć modlitwę świętej Teresy Wielkiej. O nic się nie troszcz, niczego się nie lękaj. Wszystko przemija, tylko Bóg się nie zmienia. Cierpliwość wszystko zwycięży. Kto się Bogu poleci, niczego nie potrzebuje. Bóg mu wystarczy. Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć modlitwę świętego Franciszka. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać. Witam wszystkich.
ce n'est pas la première fois que je viens dans un stade sportif. To nie po raz pierwszy przybywam na stadion sportowy. Mais c'était pour d'autres raisons. Ale tym razem jest to z innych przyczyn. J'étais une personne très sportive. Byłam kiedyś bardzo usportowiona. Et je courais souvent dans les courses. I brałam często udział w wyścigach. Alors ça c'est très familier. A więc czuję się tutaj bardzo dobrze. Aujourd'hui je cours pour le Seigneur. Tym razem jest to bieg dla Pana. Nous allons commencer par prier une dizaine du chapelet seulement. Rozpoczniemy odmówieniem jednej dziesiątki różańca. Je vais prier le Notre Père en araméen entier et ensuite je vous salue Marie la moitié en araméen et puis vous allez répondre en polonais. Chciałabym odmówić modlitwę Ojcze Nasz w języku aramejskim i następnie rozpoczynać modlitwę Zdrowaś Maryjo też w języku aramejskim, natomiast wy będziecie odpowiadać po polsku. Nous allons offrir ce chapelet pour l'unité des églises. Ofiarujemy tę dziesiątkę różańca za jedność Kościoła. On commencera par une méditation. Rozpoczniemy od rozmyślania, od rozważania. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abund bashmayo, net kadashmor, titem malkutor, nehwe sevionor, I cannot bash my off baro. Hablan lahmot son konon ya mono, washbuk lan hau bain wahto hain. I cannot of nan shbach lahu bain, ulut ya lan les you know lufasun min bishu, metul dilohi malkuto, u hailu witishbuh to lo alam al min. Amen. Tajemnica zmartwychwstania Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem i obiecuję wam, że dzień pobożności nie jest już daleko. Wasi umarli powrócą do życia. Powiększę moje królestwo i odnowię wasze ziemie, jałowe obecnie i przedstawiające żałosny widok. Przygotowuję wam nowe niebiosa i nową ziemię, a miłość powróci do was jako miłość. Ja, Pan, pragnę waszego zmartwychwstania i uprawiania tej pustyni, na której żyjecie. Pragnę z mylących was złud uczynić oazy. Ja jestem, znajduję się tu, aby zbudować wasze nadzieje, waszą siłę, waszą wiarę i waszą miłość. Moje dziecko, wstań teraz ty, który od dawna jesteś umarły. Wstań, moje dziecko, i zajmij miejsce. Oto laska pasterska, pokieruję twą duszą, by otrzymała wiedzę. Teraz idź na poszukiwanie reszty moich zagubionych baranków. Shalom lech, Mariam, maliat tagut umaram amech. Barach tu at bneshe, on barachu fiarud holsech Yeshua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech, Mariam. Waliat gutu moram amech. Barach tu at mneshe. On barachu fi'arud horsech Yeshua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech, Mariam. Waliat gutu moram amech. Barach tu at mneshe. On barachu fi'arud holsech Yeshua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech, Mariam. Maliat tagutu moram amech. Barach tu at bneshe.
Umberaku fiemru drożsach Jeszua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szlomlech Mariam, Maliatta i Gutu Moram Amech, Umberach Tuat Bnesze, Umberachu fiemru drożsach Jeszua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech Mariam, Maliatta Gutu Moram Amech, Barach Tuat Bnesze, Umberachu Fiarud Horsech Jeszua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech Mariam, Maliatta Gutu Moram Amech, Barach Tuat Bnesze, Umberachu Fiarud Horsech Jeszua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech Mariam, Maliatta Gutu Moram Amech, Barach Tuat Bnesze, Umberachu Fiarud Horsech Jeszua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech Mariam, Maliatta Gutu Moram Amech, Barach Tuat Bnesze, Umberachu Fiarud Horsech Jeszua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lech Mariam, Maliatta Gutu Moram Amech, Barach Tuat Bnesze, Umberachu Fiarud Horsech Jeszua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezus, o mój Jezus, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Po wspólnej modlitwie głos zabrał ojciec O'Carroll. Powiedział między innymi: Chers amis, drodzy przyjaciele, je suis heureux d'être en votre pays pour la huitième fois. Jestem szczęśliwy, że mogę być w waszym kraju po raz ósmy. As a professor of history, I taught comme professeur d'histoire, j'ai enseigné l'histoire de votre pays. Jako profesor historii uczyłem historii waszego kraju. Et comme prêtre journaliste, j'ai publié des commentaires continuellement sur. A jako kapłan dziennikarz publikowałem stale komentarze na temat waszego kraju. Sur la Pologne. J'ai été un membre fondateur de la Société polonaise à Dublin, en Irlande. Byłem członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaźni Polskiej w Dublinie, w Irlandii. Et j'ai eu un très grand privilège. J'ai interviewé en 1966 le grand cardinal Wyszyński. I spotkał mnie wielki zaszczyt, ponieważ w 1966 roku mogłem przeprowadzić wywiad z wielkim kardynałem Wyszyńskim. Comme vous le savez bien, c'était l'année du millénaire de votre pays et de l'église en votre pays. Jak dobrze wiecie, był to rok milenium waszego kraju i kościoła. Avant de parler de la mission de Vasula, zanim będę mówić o misji Vasuli et de l'enseignement si riche qui se trouve dans ses écrits, i o tak bardzo bogatym nauczaniu, jakie znajduje się w jej pismach, je veux vous communiquer une nouvelle qui a réjoui le cœur à tous ceux qui ont été attristés, sinon consternés, par un texte qui a paru dans l'Osservatore Romano le 23 octobre 1995. Chciałbym wam przekazać wiadomość, która rozraduje serca tych wszystkich, których zasmucił, jeśli nie wprawił w osłupienie, tekst, który ukazał się w Osservatore Romano 20 października 1995 roku.
On sait que des théologiens de marque, fidèles à l'Église, ont écrit au cardinal Ratzinger. Wiemy, że wybitni teolodzy, wierni Kościołowi, napisali do kardynała Ratzingera, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, prefekta Kongregacji do Spraw Nauki Wiary, qui n'a pas signé ce document quand même, który jednak nie podpisał tego dokumentu, pour lui demander de le retirer. Napisali prośbę, aby go cofnął. Il fallait attendre une réponse. Na odpowiedź trzeba było czekać. Ceci a été donné par son éminence. Odpowiedź została udzielona przez jego eminencję. Le 10 mai. 10 maja. À nos amis au Mexique. Naszym przyjaciołom w Meksyku. Il présidait une réunion de l'Église de l'Amérique latine à Guadalajara. Kardynał Ratzinger przewodniczył spotkaniu Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Guadalajara. Et ils sont allés lui offrir des livres. Oni ofiarowali mu książki, dont un était intitulé, z których jedna była zatytułowana Les théologiens défendent Vasula. Teolodzy w obronie Vasuli. Le cardinal leur a promis qu'il lirait les livres. Kardynał obiecał im, że przeczyta książki. Et il les a invités de venir le rencontrer. I zaprosił ich do złożenia mu wizyty. Lors de cette rencontre, podczas tego spotkania, il a fait une déclaration, złożył oświadczenie, qui est presque une rétractation de la notification de l'Osservatore Romano, które stanowi właściwie odwołanie notyfikacji z Osservatore Romano. Je vous lirai des extraits de son discours. Przeczytam wam. Przeczytam wam fragmenty jego wypowiedzi. Je cite. Cytuję. Sur la base de ce que vous me dites, sans dans votre lettre, na podstawie tego, co powiedzieliście mi w waszym liście, à propos de témoignage et de conversion, odnośnie do świadectw i nawróceń, cela est très bon. To jest bardzo dobre. Nous demandons seulement que l'on procède avec discernement. Prosimy jedynie, aby postępowano z rozeznaniem. Que l'on ne prenne pas pour la parole de Dieu, aby nie brano za Słowo Boże, ce qui pour le moment, tego co na razie, est seulement quelque chose d'humain et de personnel. Jest jedynie czymś ludzkim i osobistym. Ce que nous avons dit, to co powiedzieliśmy, et pour que Vasula ne se présente pas dans une église, jest po to, aby Vasula nie występowała w kościele, parce qu'elle est orthodoxe, ponieważ jest prawosławna. Et parce que dans ses écrits, il y a des points à éclaircir. I ponieważ w jej pismach są punkty do wyjaśnienia, que nous sommes en train d'étudier, które właśnie studiujemy, vous pouvez continuer à promouvoir ses écrits. Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma. Avec discernement. Z rozeznaniem. Le cardinal a conclu en citant Saint Paul. Kardynał zakończył, cytując słowa świętego Pawła. N'éteignez pas l'esprit. Ducha nie gaście. Ne dépréciez pas le don de prophétie. Proroctwa nie lekceważcie. Mais vérifiez tout. Wszystko badajcie. Retenez ce qui est bon. A co jest dobre, zachowujcie. La première épître aux Thessaloniens, chapitre 5, verset 19 à 21. Są to słowa z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety od 19 do 21. Vous savez sans doute, z pewnością wiecie, qu'il a fallu 19 ans, że potrzeba było 19 lat, avant qu'on revienne sur la décision de condamner l'image et les écrits de la bienheureuse Faustina Kowalska, aby zmieniono decyzję potępiającą obraz i pisma błogosławionej Faustyny Kowalskiej. Dans moins de 9 mois, nous avons vu ce revirement à propos de Vasula. W przypadku Vasuli ujrzeliśmy tę zmianę w ciągu mniej niż 9 miesięcy. À mon avis, moim zdaniem, le mot essentiel est promouvoir. Kluczowym słowem w tym oświadczeniu kardynała Ratzingera jest słowo, możecie rozpowszechniać. Cela comprend tout ce qu'on voudrait dire ou faire. W tym słowie zawiera się wszystko, co chciałoby się mówić lub czynić w odniesieniu do pism Vasuli.
C'est un réconfort pour ceux qui ont continué leurs efforts en faveur des écrits. Jest to pociecha dla tych, którzy stale podejmowali wysiłki dla rozpowszechnienia. Et une réponse à ceux qui se croyaient obligés de retirer les livres de leur librairie, d'en arrêter la distribution. I odpowiedź dla tych, którzy sądzili, że są zobowiązani do usunięcia książek ze swoich księgarń albo do wycofania się z ich dystrybucji. Il est à noter également. Trzeba również zaznaczyć, que la notification n'était pas signée. Że notyfikacja nie została podpisana. Qu'elle comprenait des erreurs de fait et même de théologie. Oraz że zawierała błędy rzeczowe, a nawet teologiczne. L'auteur parlait des fonctions des trois personnes divines. Na przykład autor notyfikacji mówił o funkcjach trzech osób boskich. Un langage entièrement inadmissible dans la théologie trinitaire. A jest to język absolutnie nie do przyjęcia w nauce o Trójcy Świętej. Je vous épargne les autres erreurs. Zaoszczędzę wam mówienia o innych błędach. Mais nous espérons que tout cela peut être maintenant oublié. W każdym razie mamy nadzieję, że wszystko to może zostać obecnie zapomniane. Tournons notre attention donc au message de Vasula. Zwróćmy więc teraz naszą uwagę na orędzie przekazane przez Vasulę. Elle est encore un autre exemple. Jest ona jeszcze jednym przykładem de la miséricorde divine. Bożego miłosierdzia. Dieu convertit le monde par l'intermédiaire d'individus convertis qu'il choisit. Bóg nawraca świat za pośrednictwem nawróconych osób, jakie sam wybiera. Le choix qu'il a fait de Vasula, jego wybór Vasuli, est clair et attesté par le jugement bien pesé de théologien de Marc. Jest jasny i potwierdzony przez wyważony osąd wybitnych teologów. Par des signes extraordinaires. Przez nadzwyczajne znaki. Par les conversions tout à fait remarquables. Przez ogromnie głębokie nawrócenia. Par les groupes de prière. Przez grupy modlitewne. Comme par exemple celui qui existe en Grèce. Na przykład jak grupa, która istnieje w Grecji. Composée d'orthodoxes. Złożona z osób prawosławnych. Fidèles chaque jour au chapelet de Notre-Dame. Wiernych w codziennej modlitwie różańcowej. Favorisée de grâce tout à fait spéciale. I grupa ta została obdarzona bardzo szczególnymi łaskami. On a vu aussi de grandes assemblées. Widzieliśmy również wielkie zgromadzenia ludzi. Écoutez Vasula. Przychodzące słuchać świadectwa Vasuli. Plus de 20 000 à San Carlos au Brésil. Na przykład w Brazylii, w San Carlos, przeszło 20 tysięcy osób. Plus de 6 000 à Ottawa au Canada. W Ottawie na spotkanie przeszło 6 tysięcy osób. Plus de 7 000 à Borain en Belgique. W Borain przeszło 7 tysięcy osób. Et tout récemment, d'ici un mois, 30 500 personnes à Montréal. 3 000, excusez. W Montrealu na spotkanie przyszło 3,5 tysiąca osób. 2800 à Courtrai, près de Bruxelles, en Belgique. 2800 osób przyszło na spotkanie w Courtrai, w Belgii. J'admire votre courage en venant ici aujourd'hui, chers amis. Podziwiam, drodzy przyjaciele, waszą odwagę polegającą na tym, że przyszliście tutaj dzisiaj. C'est encore une autre raison pour moi d'admirer votre grand pays. Jest to dla mnie jeszcze jeden powód, aby podziwiać wasz wielki kraj. Que peux-je dire de l'enseignement contenu dans les écrits de Vasula? Cóż mogę powiedzieć o nauczaniu zawartym w pismach Vasuli? J'ai essayé dans un premier livre d'expliquer une idée centrale de sa pensée. W mojej pierwszej książce próbowałem wyjaśnić myśl przewodnią jej pism. Le Sacré-Cœur de Jésus. Najświętsze serce Jezusa. Je suis heureux de le rappeler ici. Jestem szczęśliwy, mogąc tutaj wspomnieć. Parce que c'était à une demande de l'épiscopat polonais que la fête du Sacré-Cœur a été reconnue par le Saint-Siège de Rome. Jestem szczęśliwy, mogąc tutaj wspomnieć, że uroczystość Najświętszego Serca Jezusa została wprowadzona przez Stolicę Apostolską na prośbę Episkopatu Polski. Pour un membre de l'Église orthodoxe, ceci est singulier. Dla Vasuli, jako członka Kościoła Prawosławnego, mówienie o sercu Pana Jezusa to jest rzecz szczególna. Ils n'ont pas cette approche au Seigneur. Prawosławni nie posiadają takiego sposobu podchodzenia do Chrystusa.
Ils ont une spiritualité profonde. U prawosławni posiadają duchowość głęboką, centrée sur le Christ, ukierunkowaną na Chrystusa, comme Pantocrator, jako Pantokratora, le Seigneur qui domine l'univers, czyli Pana panującego nad całym wszechświatem. Pour eux, les icônes ont un rôle très important. Dla prawosławnych ikony mają bardzo wielkie znaczenie. Ce qui peut se voir aussi dans la piété mariale. Możemy to również zobaczyć w ich pobożności maryjnej. Ici, ils n'ont pas cédé à la déchéance moderne. Widać, że prawosławni nie ulegli współczesnemu upadkowi. Aucune icône n'a été enlevée de leurs églises. Żadna ikona nie została usunięta z ich kościołów. Mais encore ce qui distingue la pensée mariale de Vasula. To, co dodatkowo wyróżnia myśl maryjną Vasuli, c'est le fait qu'elle reçoit tant de messages sur le cœur immaculé de Marie. To fakt, że otrzymuje ona tak wiele orędzi o niepokalanym sercu Maryi. Il a été de mon devoir, puisque je suis membre d'une congrégation vouée au Saint-Esprit et au cœur immaculé de Marie, d'étudier cette dévotion au cours des siècles. Ponieważ jestem członkiem Zgromadzenia Ducha Świętego i Niepokalanego Serca Maryi, należało do moich obowiązków przebadanie rozwoju tego kultu przez wieki. Je vous assure que rarement ai-je rencontré de si belles pages sur ce mystère. Zapewniam was, że rzadko spotykałem tak piękne strony, studiując tą literaturę, poświęcone tej tajemnicy, czyli Niepokalanemu Sercu Maryi. Que celle dictée par Jésus à Vasula très récemment. Jak te strony, które zostały podyktowane Vasuli zupełnie niedawno. De ces longues pages, je citerai seulement des extraits. Z tych długich stron zacytuję jedynie fragmenty. Jésus parle ainsi et je cite. Jezus mówi w ten sposób o sercu Maryi, cytuję. O chef-d'œuvre de mon père. O arcydzieło mego ojca. O sublime chef-d'œuvre de Jahwe. O doskonałe arcydzieło Jahwe. Épouse de mon Saint-Esprit. Oblubienico mojego świętego ducha. Mon rayonnant tabernacle. Moje promieniejące tabernakulum. Ton cœur bien-aimé des bien-aimés. Twoje serce umiłowane umiłowanej. Et un avec le nôtre. Stanowi jedno z naszym. Ton cœur est mon jardin enclos. Twoje serce jest moim zamkniętym ogrodem. Une fontaine scellée. Zapieczętowanym źródłem. Ton cœur est une fontaine qui rend les jardins fertiles. Twoje serce jest źródłem użyźniającym ogrody. Ton cœur adorable est mon trône. Twoje serce, o rodząca zachwyt, jest moim tronem. Sur lequel j'ai été honoré. Na którym jestem otaczany chwałą. Cœur du cœur que j'ai couronné en notre présence. Jest sercem serca, które ukoronowałem w naszej obecności. Et en présence de toute ma cour céleste. I w obecności całego mojego niebieskiego dworu. Comment quiconque de mes créatures peut-il renier ton cœur? Jakże jakiekolwiek z moich stworzeń może odrzucać twoje serce? Toi, l'arche de puissance. Ty jesteś arką mocy. Toute revêtue de vertu. Całą przyobleczoną w cnoty. Mon nouveau cantique. Jesteś moją nową pieśnią. Ma harpe. Moją harfą. Ma citadelle. Moją warownią. Toi dont le créateur du ciel et de la terre est ravi de la magnificence. Twoją wspaniałością zachwyca się Stwórca nieba i ziemi. Toi qui te tiens en notre présence. Trwasz w naszej obecności. Et tu tiens plus près que jamais. De tous ceux qui t'invoquent. I jesteś bliżej niż kiedykolwiek dotąd tych, którzy cię wzywają. Comment l'homme a-t-il pu tomber si bas? Jakże więc człowiek mógł upaść tak nisko? Et prendre le chemin trompeur de renier ton cœur. I wejść na zwodniczą drogę odrzucenia twego serca. N'as-tu pas entendu création que je suis le cœur de son cœur? Czy nie wiesz, stworzenie, że ja jestem sercem jej serca? L'âme de son âme. Duszą jej duszy. L'esprit de son esprit. Duchem jej ducha. N'as-tu pas entendu que nos deux cœurs sont unis en un seul? Czy nie słyszeliście, że nasze dwa serca są zjednoczone, stanowiąc jedno? Considère mon cœur rédempteur. Czcij moje serce odkupiciela. Considère son cœur co-rédempteur. I czcij jej serce współodkupicielki. Considère le délice de mon cœur. Otaczaj szacunkiem rozkosz mojego serca. Il se lève comme l'aurore,
która wznosi się jak jutrzenka, illuminant la terre dans son obscurité, oświetlając ziemię w jej ciemności. Considère le cœur de la reine, doceń serce królowej, qui brille sur l'humanité de façon plus éclatante dans son rayonnement que toutes les constellations réunies. Jaśniejące nad ludzkością bardziej niż wszystkie gwiazdozbiory razem wzięte. Plus resplendissante que le soleil. Błyszczące bardziej niż słońce. Rayonnant comme ma gloire. Jasne jak moja chwała. À cause de sa perfection unique. Ze względu na jej wyjątkową doskonałość. Considère le tabernacle de ton Dieu. Otaczaj szacunkiem tabernakulum Twego Boga. Considère et estime mon trône au plus haut point que je l'estime. Poważaj i ceń w najwyższym stopniu mój tron, tak jak ja go cenię. Fin de la citation. To koniec cytatu. J'aurai de la peine à trouver dans toute la littérature sur le cœur immaculé de Marie. Byłoby mi trudno znaleźć w całej literaturze mówiącej o niepokalanym sercu Maryi une page qui égale celle-ci. Choć jedną stronę, taką jak ta, et tout ce qui s'ensuit, i następne, sur cet immense trésor de puissance, na temat tego ogromnego skarbu mocy, de perfection, doskonałości, de compassion, współczucia, d'amour, miłości, qui est le cœur de notre mère, jakim jest serce naszej matki. Je suis heureux, jestem szczęśliwy, que le cardinal Ratzinger, że kardynał Ratzinger ne se soit pas inscrit en faux contre une telle révélation. Nie zaprzeczył takiemu objawieniu. J'ai publié un deuxième livre sur Vasula, médiatrice des chrétiens désunis. Opublikowałem też drugą książkę o Vasuli, pośredniczce podzielonych chrześcijan. Sa mission comporte un travail assidu, mais confiant pour l'unité de l'Église. Misja Vasuli polega na pracy wytrwałej, lecz niosącej nadzieję dla jedności Kościoła. Jésus ne parle jamais des églises, mais de son église au singulier. Jezus nie mówi jej nigdy o kościołach, lecz o swoim kościele. Ici je parle avec une certaine expérience parce que j'ai des parents protestants. Mówię o sprawie jedności, posiadając głębokie doświadczenie, ponieważ mam krewnych protestantów et des amis de cette communion. I przyjaciół należących do tej wspólnoty wyznaniowej. Je me suis dévoué à l'œcuménisme dès les premières années de mon sacerdoce, longtemps avant Vatican II. Poświęcałem się pracy na rzecz ekumenizmu od pierwszych lat mojego kapłaństwa na długo przed Soborem Watykańskim II. J'ai fait une étude spéciale de l'Église orthodoxe. Przeprowadziłem wnikliwe studia nad Kościołem Prawosławnym. De son histoire, ses grands théologiens. Nad jego historią przebadałem dzieła wielkich teologów prawosławnych. Ce qui m'a valu l'autorisation du patriarche œcuménique pour écrire sa vie, une étude de son enseignement. Dzięki temu uzyskałem pozwolenie patriarchy ekumenicznego na opisanie jego życia i zbadanie jego nauczania. Humainement parlant, l'unité de l'Église est impossible. Po ludzku sądząc, jedność Kościoła jest niemożliwa. Les obstacles sont trop grands. Przeszkody są zbyt wielkie. Le conditionnement de l'histoire a eu des effets trop profonds. Uwarunkowania historyczne wywierają zbyt głęboki wpływ. Alors que faire? Cóż więc robić? Se tourner vers l'Esprit Saint. Należy się zwrócić ku Duchowi Świętemu. Ici les messages de Vasula sont très riches. W tym względzie orędzia Vasuli są bardzo bogate. Il n'y a que Jean-Paul II, votre compatriote. Jedynie Jan Paweł II, wasz rodak, qui de nos jours parle autant de l'Esprit Saint. Mówi obecnie tak wiele o Duchu Świętym, Vasula. Jak Vasula. Je vous citerai un exemple. Posłużę się przykładem. En 1928, w roku 1928 Pius a publié une encyclique sur l'unité chrétienne. Pius XI opublikował encyklikę o jedności chrześcijan. Mortalium Animos. Zatytułowaną Mortalium Animos. Il n'y a pas dans ce document une seule référence à l'Esprit Saint. W dokumencie tym nie ma ani jednego odniesienia do Ducha Świętego. L'année dernière, w zeszłym roku Jean-Paul II a aussi publié une encyclique sur l'unité de l'Église. Papież Jan Paweł II również opublikował encyklikę o jedności Kościoła. Ut unum sint. Zatytułowaną Ut unum sint. Il y parle 21 fois du Saint-Esprit. Wspomniał w niej 21 razy o Duchu Świętym. Si j'avais le temps, gdybym miał więcej czasu, je voudrais citer les beaux messages que Vasula a reçus sur ce thème. Chętnie przytoczyłbym piękne orędzia, jakie Vasula otrzymała na temat Ducha Świętego. On en a fait une anthologie. W języku angielskim opublikowano osobno te fragmenty. Et depuis sa publication,
I od tego czasu Jésus lui a dicté 35 pages Jezus podyktował jej 35 stron sur les dons du Saint-Esprit. O darach Ducha Świętego. Tout cela est à lire. Wszystko to można przeczytać. J'espère en parler plus longuement dans le troisième livre que je prépare sur Vasula, apôtre de la Sainte Trinité. Mam nadzieję powiedzieć o tych sprawach więcej w trzeciej książce, którą przygotowuję na temat Vasuli, Vasuli apostołki Najświętszej Trójcy. Vous trouverez bien des choses édifiantes dans les écrits. W jej pismach znajdziecie wiele rzeczy pouczających. Sur l'apostasie de notre temps. O odstępstwie obecnego czasu. Sur la conversion de la Russie. O nawróceniu Rosji. Sur votre grand patriote Jean-Paul II. O waszym wielkim rodaku Janie Pawle II. Je l'ai rencontré le 5 décembre passé. Spotkałem się z nim 5 grudnia. Il m'a donné une bénédiction pour Vasula. I on udzielił mi błogosławieństwa dla Vasuli. Il a ses écrits en polonais. On posiada jej pisma w języku polskim. L'association internationale, la vraie vie en Dieu, lui est entièrement fidèle. A Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawdziwe Życie w Bogu zachowuje całkowitą wierność papieżowi. Merci de votre attention. Dziękuję za waszą uwagę. J'espère la prochaine fois vous parlez en votre belle langue. Mam nadzieję, że następnym razem będę już mógł mówić do was po polsku. À peu près 10 ans et demi que le Seigneur m'édicte des messages. Jest to już prawie 10,5 roku odkąd otrzymuję orędzia. Au début, je ne pouvais jamais m'imaginer. Na początku nie mogłam sobie wyobrazić, que ce message qu'il me dictait, że te orędzia, które mi dyktował, il allait faire vraiment le tour du monde. Zrobią rzeczywiście taką podróż dookoła świata. Et qu'il serait traduit actuellement à 31 langues. I że zostaną przetłumaczone, tak jak to jest już obecnie, na 31 języków. Je me souviens tout à fait au début. Przypominam sobie, że całkiem na początku, où j'habitais encore le Bangladesh. Kiedy mieszkałam jeszcze w Bangladeszu. Et j'avais uniquement quelques amis du club de tennis. Posiadałam jedynie kilku przyjaciół należących do klubu tenisowego, qui n'étaient pas pratiquants, którzy nie praktykowali religii, et qui se trouvaient dans le même état que quand le Seigneur est venu me chercher. I którzy właśnie w takim stanie ducha znajdowali się, kiedy Pan przyszedł do mnie. Je me souviens que je partageais les messages avec ces filles, ces dames. Przypominam sobie, że podzieliłam się tymi orędziami właśnie z kilkoma przyjaciółkami. Mais Dieu ne me révélait pas vraiment la suite, donc le futur. Lecz Bóg nie odkrywał przede mną rzeczywiście przyszłości. Je crois que s'il l'avait fait, il m'aurait effrayé. Myślę, że gdyby to uczynił, wystraszyłby mnie. Je m'attendais pas que j'aurais parlé tellement du Seigneur. Nie oczekiwałam, nie mogłam oczekiwać, że będę tak dużo mówić o Panu. Et que ce serait vraiment une mission. I że będzie to dla mnie rzeczywiście misja. Même qu'une fois, quand le Père m'avait dit, nawet kiedy pewnego razu Bóg Ojciec powiedział mi, le Père éternel, donc, Ojciec Przedwieczny, il avait dit, ce message va faire le tour du monde. Bóg Ojciec powiedział mi, to orędzie obejdzie cały świat.
et je le donnerai à chaque nation. I dam to orędzie każdemu narodowi. Ce message, il a dit, il est béni. Ponieważ powiedział, że te orędzia są pobłogosławione. Et que je voudrais que tous les hommes et les femmes, enfin, tout le monde, aby wszyscy ludzie, wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety lisent le message. Przeczytali te orędzia. Plusieurs fois j'étais tentée. Wiele razy byłam kuszona. Et je disais, mais ce n'est pas possible. Kuszona takim sądzeniem, że to jest niemożliwe. Ce n'est pas possible que ce message va sortir de cette maison. To jest niemożliwe, że te orędzia opuszczą kiedyś mój dom. Ça va finir dans un tiroir. Sądziłam, że to skończy się wrzuceniem do szuflady. Ramassant de la poussière. Il va ramasser de la poussière. I że będzie na tym osiadał kurz. Alors il a dit non. A Bóg Ojciec powiedział mi nie. Il va aller partout, dans tout le monde. To orędzie obejdzie cały świat, dojdzie naprawdę wszędzie. Alors l'autre question que je lui ai posée. Więc postawiłam mu inne pytanie. Je lui ai dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas me parler? Zapytałam, aż dokąd, jak długo będziesz do mnie mówił? Parce que une fois qu'on avait, que j'avais ce charisme. Ponieważ mając ten charyzmat, une fois que j'avais ce charisme, j'avais peur qu'il disparaisse. Bałam się, że ten charyzmat zniknie. J'avais peur, pourquoi? Parce que vraiment, c'est comme vivre au ciel si on entend la voix de Dieu. Bałam się, ponieważ bałam się, że ten charyzmat odejdzie, ponieważ słyszeć głos Boga to tak jakby być w niebie. Et ça m'aurait été très difficile. I byłoby to dla mnie bardzo trudne. De ne pas vivre comme maintenant. Nie móc żyć tak jak teraz. Alors je lui ai posé la question, ces messages, jusqu'à quand ils vont durer? A więc postawiłam mu pytanie, te orędzia, jak długo to będzie trwało? Qu'il a le contact avec moi comme ça. Że będzie w ten sposób się ze mną kontaktował. Et il m'avait dit, jusqu'à la fin de tes jours. A on mi odpowiedział, aż do końca twoich dni. Et quand j'établirai mon message partout dans tout le monde. I kiedy to orędzie dotrze wszędzie do wszystkich. Et quand je vais enraciner mon message dans chaque nation. I kiedy to orędzie zapuści korzenie w każdym narodzie. Ta mission sera accomplie. Twoja misja skończy się. Et je te prendrai. I ja zabiorę cię do siebie. Nous avons voyagé beaucoup le père et moi. Bardzo wiele podróżowałam wraz z ojcem. On a été en Asie. Byliśmy w Azji. Australii. W Australii. On a été en Afrique. Byliśmy w Afryce. En Amérique du Sud. W Ameryce Południowej. Canada, USA. W Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Et la plupart de l'Europe. I w większości krajów europejskich. On a vraiment couvert la terre. Naprawdę orędzie to pokryło już cały świat. Et il y a de plus en plus de demandes. I jest coraz więcej próśb. Car le monde voudrait que je témoigne. Próśb zapraszających, abym dawała świadectwo. Ils voudraient que j'explique mieux le message en face à face, si vous voulez. Ludzie chcieliby, abym osobiście wyjaśniała orędzia. Et je sais que Dieu m'envoie. I wiem, że Bóg wysyła mnie w tym celu. Parce que je sais. Selon notre ami ici, ponieważ wiem dzięki naszej przyjaciółce, która jest tutaj, que ce voyage en Pologne, c'était vraiment fait par l'Esprit Saint. Że ta podróż do Polski doszła rzeczywiście do skutku dzięki Duchowi Świętemu. Mais bien sûr, l'Esprit Saint utilise les hommes et les personnes. A oczywiście Duch Święty posługuje się ludźmi. Tous on devient l'instrument. Wszyscy stajemy się narzędziami. Et alors on a qu'à dire oui au Seigneur. A my mamy jedynie powiedzieć tak Panu. Voilà, ça c'était, je voulais vous expliquer seulement mon étonnement. Chciałam wam właśnie w ten sposób wyjaśnić jedynie moje zaskoczenie. Car je ne savais pas que ça allait tellement loin ce message. Bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że te orędzia dojdą tak daleko. Beaucoup de personnes me disent, comment est-ce que tu peux organiser toutes ces réunions? Wiele osób pyta mnie, jak ty możesz zorganizować tyle tych spotkań? Qu'est-ce que ta famille dit? Co mówi na to twoja rodzina? Je dis, mon mari, il sait que j'ai une mission.
I ja odpowiadam, mój mąż wie, że ja otrzymałam misję. Et il me dit qu'il faut la suivre. I mówi mi, że trzeba, abym tą misję wypełniła. Mes enfants la même chose. Co do dzieci, postępują tak samo. Mes enfants ne sont pas des enfants, ils sont des adultes maintenant. Moje dzieci są zresztą już teraz dorosłe. Ces deux garçons, il a 20 ans, un, et puis l'autre 25. Mam dwóch synów, z których jeden ma obecnie 20 lat, a drugi 25. Et ils ont changé aussi leur vie. Oni również zmienili swoje życie. Mais seulement après que je les avais consacrés à la Sainte Vierge. Ale stało się to dopiero w momencie, kiedy ofiarowałam ich Najświętszej Pannie. Parce qu'au début, ils ne changeaient pas. Ponieważ na początku nie było w nich zmiany. Puis finalement, j'ai dit non, il faut que je les consacre à la Sainte Vierge. A więc powiedziałam sobie, cóż, muszę ich ofiarować Maryi. Et j'ai dit à la Sainte Vierge. I powiedziałam Matce Bożej. C'est tes fils. To są twoi synowie. S'il te plaît, fais attention à eux. Proszę, zaopiekuj się nimi. Parce que ton fils, Jésus-Christ, ponieważ twój syn, Jezus Chrystus, il m'envoie loin de ma maison. On wysyła mnie, jestem z daleka od domu. Alors reste à ma maison. Zostań więc ty w moim domu. Et prends soin de ma maison. I zatroszcz się o mój dom. Parce que ton fils, ponieważ twój syn, veut que je regarde ses intérêts. Pragnie, abym ja zatroszczyła się o jego sprawy. Alors reste à ma maison pour prendre soin de mes intérêts. A więc ty zostań w moim domu, aby zająć się moimi sprawami. Elle a fait. I Maria to uczyniła. C'est pour ça que je dis, quand il y a les familles qui ont des problèmes avec les enfants. Mówię o tym dlatego, że są rodziny, które mają problemy z dziećmi. Il faut les consacrer à la Sainte Vierge. Trzeba je po prostu ofiarować Najświętszej Pannie. Mais la Sainte Vierge aussi les a guidés à prier. Maria pokierowała nimi również, aby zaczęli się modlić. Et comme Jésus m'avait demandé une fois, je voudrais que tu apprends le chapelet. Jezus powiedział mi pewnego razu, chciałbym, abyś nauczyła się odmawiać różaniec. Car le chapelet, je ne le connaissais pas. Ponieważ ja nie znałam modlitwy różańcowej. Et le chapelet, les orthodoxes, ils ont aussi les prières. Prawosławni również posiadają modlitwy. Mais nous ne l'avons pas en chaîne. Lecz nie mamy łańcuszka takiego różańcowego. Nous avons toutes les prières. Mamy wszystkie modlitwy. Et alors j'ai appris le chapelet. Więc nauczyłam się modlitwy różańcowej. Et je voulais aussi que mes fils apprennent le chapelet. I chciałam, aby również moi synowie nauczyli się różańca. Mais je ne voulais pas le forcer sur eux. Ale nie chciałam robić tego siłą. Car Jésus ne m'a jamais forcé. Ponieważ również Jezus nie przymuszał mnie nigdy. Il respecte notre liberté. On szanuje naszą wolność. Et je voulais faire la même chose avec mes fils. I ja chciałam tak samo postępować z moimi dziećmi. J'ai uniquement demandé s'ils voulaient apprendre le chapelet. Zapytałam jedynie, czy chcieliby się nauczyć modlitwy różańcowej. Et au début, ils étaient pas intéressés. I na początku w ogóle ich to nie zainteresowało. Mais la Sainte Vierge, ale Najświętsza Panna, elle a trouvé des moyens. Ona znalazła sposób. Elle a amené le plus jeune. Zaprowadziła najmłodszego. Avait posé une question. Doprowadziła najmłodszego do postawienia mi pytania. J'étais dans la cuisine en train de préparer le repas. Byłam wtedy w kuchni w trakcie przygotowywania posiłku. Et il vient et il me dit. I mój syn przyszedł i powiedział mi. Pourquoi est-ce que Dieu, il a donné tellement de force à Satan? Dlaczego Bóg dał tak wiele siły szatanowi? Alors je lui dis, c'est vrai qu'il a beaucoup de force. A ja odpowiedziałam, tak, to prawda, że szatan ma dużo siły. Mais nous, qu'on est vraiment rien, on peut le lutter. Jednak my, chociaż jesteśmy niczym, możemy z nim walczyć. Et il me dit, comment? A on zapytał, jak? Je dis, la prière, c'est une arme. A ja odpowiedziałam, modlitwa jest bronią. Car Dieu nous avait dit une fois dans les messages. Ponieważ Bóg powiedział nam raz w orędziach. L'arme la plus forte que vous avez dans la main. Broń najpotężniejsza, jaką posiadacie w ręku. Contre Satan et les mauvais esprits. Przeciw szatanowi i złym duchom.
C'est la prière. To modlitwa. Et la seconde arme, a drugą bronią, c'est le silence. Jest milczenie, cisza. Le silence de l'âme. Wyciszenie duszy. Donc la paix. A więc pokój wewnętrzny. Et alors j'ai dit à mon fils, powiedziałam więc mojemu synowi, c'est la prière. To modlitwa. Et surtout, a przede wszystkim, la prière qui est formée comme une chaîne. Modlitwa, która jest skonstruowana jak łańcuch. Le chapelet. A więc różaniec. Cette chaîne. Ten łańcuch. Elle va lier Satan. Zwiąże szatana. Et alors il me regarde avec des grands yeux. A wtedy on popatrzył na mnie, otwierając szeroko oczy. Et me dit. I powiedział mi. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Ale dlaczego nie powiedziałaś mi tego wcześniej? Qu'il fallait le prier. Że trzeba właśnie odmawiać różaniec. Et tout de suite, il a fait le chapelet. I zaraz odmówił różaniec. Parce que les enfants. Ponieważ dzieci. C'est psychologique ça. To jest zgodne z psychologią. Ils ne veulent pas avoir plus de duties, des tâches. Nie chcą mieć zbyt wielu obowiązków. Des devoirs, de la discipline. Zadań, dyscypliny. Plus qu'ils ont dans l'école. Więcej niż to wymaga szkoła. Ils viennent à la maison, ils veulent être libres. Przychodzą do domu i chcą już mieć spokój, chcą być wolni. Mais pour faire une chose, il faut donner des raisons. A więc, aby coś zrobić, trzeba im dać powód, wyjaśnić przyczynę. Il faut qu'il y ait une cause. Trzeba, żeby znali powód. Mais alors, et les enfants aussi, więc dzieci również, ils ont l'esprit de compétence. Mają takiego ducha kompetencji. Ils séparent les mauvais et les bons. Oddzielają dobrych i złych. Et il veut que les bons toujours gagnent dans la bataille. I chcą, żeby dobrzy zawsze zwyciężali w walce. Alors quand on explique que Satan est vraiment un ennemi, a więc kiedy wyjaśnia się im, że szatan rzeczywiście jest wrogiem, et que avec la prière on peut le combattre et gagner, i że dzięki modlitwie można rzeczywiście go zwalczyć i wygrać, et que cette prière fait sourire Jésus et Marie, i że ta modlitwa przynosi radość Jezusowi i Maryi, alors ils sont tout à fait d'accord à combattre avec la prière. Wtedy oni zgadzają się na to, aby walczyć poprzez modlitwę. Voilà, je voulais simplement partager ça avec les familles. Chciałam właśnie podzielić się tym przykładem, który może posłużyć rodzinom. Il a plusieurs sujets, comme vous savez. W orędziach znajduje się wiele tematów, jak o tym wiecie. D'abord, c'est un appel de Dieu vers l'union intime avec lui. Przede wszystkim jest to wezwanie Boga do zażyłego związku z nim. Et ça, c'est vraiment au début surtout. I to było tematem przede wszystkim na początku. Parce que Dieu veut qu'il nous convertisse toujours de plus en plus. Ponieważ Bóg pragnie, abyśmy się coraz bardziej nawracali. Et Dieu voudrait qu'il se révèle, il se révèle complètement dans les messages, donc pour connaître mieux Dieu. I Bóg chce się coraz bardziej ujawnić poprzez orędzia, abyśmy go lepiej poznali. Il voudrait que tout le monde, on chciałby, aby wszyscy devient plus intime avec lui. Stali się bardziej zażyli wobec niego. C'est ça la clé, la base. To jest klucz. Fundament, pour faire toutes les choses que Dieu voudrait, donc suivre sa loi, aby uczynić wszystkie rzeczy, jakich Bóg pragnie, a więc wypełniać jego prawo,
D'abord, il faut rencontrer Dieu. Najpierw trzeba się z Bogiem spotkać. Et nous pouvons seulement rencontrer Dieu dans l'intimité. A my możemy spotkać się z Bogiem jedynie w takim zażyłym kontakcie, związku. C'est pour cela que Dieu le Père au début. To dlatego Bóg Ojciec na początku. Il avait dit, je voudrais que tu sois intime avec moi. Powiedział mi, chciałabym, abyś odnosiła się do mnie z zażyłością. Et le mot intime voudrait dire que je redeviens comme un petit enfant qui parle à son père. I to słowo intymność, zażyłość miało takie znaczenie, że miałam się stać jak małe dziecko wobec ojca. Avec simplicité. A więc postępować z prostotą. Parce que Dieu n'est pas compliqué. Ponieważ Bóg nie jest skomplikowany. C'est nous qu'on avait fait un Dieu compliqué. To my utworzyliśmy sobie obraz Boga skomplikowanego. Dieu le Père est simple. Bóg Ojciec jest prosty. Il a une voix quand j'entends sa voix très paternelle. On ma głos, kiedy słyszę jego głos, jest to głos bardzo ojcowski. Si paternel. Tak ojcowski. Que mon esprit oublie et il dit, je crie vers lui, oui papa. Że ja zapominam o tym, że to jest Bóg i wołam do niego, tak tatusiu. Je vais vous donner un exemple comme il est paternel. Posłużę się przykładem, aby wam ukazać, jak bardzo on jest ojcowski. Une fois, j'avais un problème de persécution. Pewnego razu miałam problem, byłam prześladowana. Une chose qui n'est pas nouvelle pour moi. To nie jest dla mnie nic nowego. Mais c'était très dur. Ale to było bardzo ciężkie. Et alors, c'était l'après-midi et j'ai crié vers le Jésus-Christ. To było po południu i ja zawołałam do Chrystusa. Je lui ai dit, mais fais quelque chose. Powiedziałam, uczyń coś. J'en peux plus. Ja już dłużej nie mogę. Et alors, au lieu que Jésus-Christ me répond. I zanim Jezus Chrystus mi odpowiedział, c'était le Père qui a couru. Odpowiedział mi Ojciec, który biegł. C'était comme s'il disait, non, non, c'est moi qui vais aller. To było tak, jakby on powiedział, nie, nie, to ja pójdę. C'est moi qui vais aller vers ma fille. To ja pójdę do mojej córki. J'avais cette impression. Takie miałam wrażenie. Et il est venu, le Père éternel, pour me parler. I więc przyszedł Bóg Ojciec, aby do mnie mówić. Et il m'a consolé tout de suite. I on mnie od razu pocieszył. Et me dit, t'en fais pas, demain tout s'arrange. I powiedział mi, nie przejmuj się, jutro się wszystko ułoży. Et le lendemain, tout était arrangé. I rzeczywiście nazajutrz wszystko się ułożyło. Mais cette petite histoire, czy ta mała historia, m'a montré encore et ça vous montre aussi. Ukazała mi jeszcze raz i ukazuje również wam. Cette attitude de père, tę postawę ojca, c'est comme un père de famille. On jest jakby ojcem rodziny. Qui dit non, non, laissez-moi faire. Moi, je sais parler. C'est comme Jésus sait parler, mais il voulait le faire lui. Zachował się tak, jakby chciał powiedzieć, nie, nie, pozwólcie mi to załatwić, chociaż mógłby to zrobić również Chrystus, ale on chciał to uczynić. C'était juste pour me rappeler aussi. Było to również po to, aby mi przypomnieć, que Dieu le Père est vraiment Père. Że Bóg Ojciec jest naprawdę Ojcem. Alors ça m'a impressionné beaucoup. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Et j'ai dit tout de suite après. I powiedziałam zaraz potem. J'ai un faible pour le Père éternel. Mam słabość do Ojca Przedwiecznego. Mais le Père éternel, il a aussi un faible pour moi. Ale Ojciec Przedwieczny ma również słabość do mnie. Les messages aussi parlent après cette intimité au début. Orędzia mówią również po tych sprawach związanych z zażyłym związkiem z Bogiem na początku. De cette apostasie actuelle. O aktualnym odstępstwie. Jésus nous parle aussi combien il voudrait unir l'Église. Jezus mówi nam również, jak bardzo chciałby zjednoczyć Kościół. Et son grand désir d'unifier la date de Pâques. I jego wielkim pragnieniem jest ujednolicenie daty Wielkanocy. Ensuite, nous avons plusieurs messages sur l'Esprit Saint. Następnie mamy wiele orędzi o Duchu Świętym. Et surtout les sept dons de l'Esprit Saint qui m'ont été donnés récemment. A szczególnie o siedmiu darach Ducha Świętego, orędzia, które otrzymałam niedawno.
Et récemment, j'ai obtenu plusieurs pages sur le cœur de Marie. I niedawno otrzymałam również liczne stronnice poświęcone niepokalanemu sercu Maryi. Ces messages, je vais partager avec vous. Te orędzie, o tych orędziach chciałabym z wami porozmawiać. Mais je ne vais pas prendre, bien sûr, tout seulement des extraits. Ale przedstawię wam jedynie fragmenty, oczywiście nie wszystko. Aussi continue pour parler de la deuxième Pentecôte. Orędzia mówią również o drugiej pięćdziesiątnicy. Et je voudrais aussi partager ceci avec vous. I chciałabym również tymi orędziami się z wami podzielić. Mais d'abord, j'aimerais partager le message un peu avec le message de l'unité. Lecz najpierw chciałabym powiedzieć o jedności. Jésus nous dit ceci. Jezus mówi nam następujące słowa. Je vous ai montré comment vous unir. Ukazałem wam, jak macie się zjednoczyć. L'unité ne sera pas de la lettre. Jedność nie będzie jednością litery. Mais de l'esprit. Lecz jednością ducha. L'unité sera dans votre cœur. Jedność będzie w waszych sercach. La réconciliation se fera dans les cœurs. Pojednanie zostanie dokonane w sercach. Et non par la signature d'un traité. A nie przez podpisanie jakiegoś układu. L'avènement de mon règne sur terre. Nadejście mojego królestwa na ziemię est à portée de main, jest w zasięgu waszej ręki. Et ma volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel. I moja wola będzie wypełniana na ziemi tak jak jest w niebie. Et dans vos cœurs, i w waszych sercach, je reconstruirai l'unité de mon église. Odbuduję jedność mojego kościoła. Je serai de nouveau avec vous tous. Będę na nowo z wami wszystkimi. Et ma prière sacerdotale au Père sera accomplie. I moja modlitwa arcykapłańska do Ojca wypełni się. Vous serez un comme nous dans la Sainte Trinité. Będziecie stanowić jedno, jak my stanowimy jedno w Najświętszej Trójcy. Votre division est un péché. Wasz podział jest grzechem. En péchant par votre division les uns contre les autres. Grzesząc waszym podziałem wzajemnie wobec siebie. C'est contre moi l'agneau que vous péchez. Grzeszycie wobec mnie, baranka. C'est mon corps que vous mutilez. To moje ciało dzielicie na części. Et c'est moi qui suis la victime. I ja jestem ofiarą. Aussi longtemps que vous vous réjouissez dans votre division. Tak długo jak cieszycie się waszym podziałem. Vous êtes sous le pouvoir de Satan. Znajdujecie się pod mocą szatana, qui sans cesse, który bez przerwy
loin d'un mensonge ceux qui se réjouissent dans leur division. Który bez przerwy znaczy kłamstwem tych, którzy cieszą się swoim podziałem. Mais la division n'est pas uniquement dans l'église. Lecz podział nie dotyczy jedynie kościoła. La division est dans les familles aussi. Podział dotyczy na przykład podziału występującego w rodzinach. Car Satan, qui est le diabolo, ponieważ szatan, który jest diabłem, diabolo veut dire diviseur. Diabolo po włosku to znaczy siejący podział. Est en pleine action. On właśnie w tej chwili działa. Surtout de ces jours-ci, c'est-à-dire przede wszystkim w obecnym czasie, w czasie, w którym żyjemy. De plus en plus fort. Coraz silniej. Et l'apostasie se répand de plus en plus. I odstępstwo coraz bardziej się rozszerza. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? Co to takiego odstępstwo? L'apostasie c'est quand on vend vraiment la vérité. Odstępstwo to on nie la vérité. To zaprzeczanie prawdzie, to sprzedawanie prawdy. Des chrétiens baptisés qui nient la divine vérité. Na przykład chrześcijanie ochrzczeni zaprzeczają bóstwu Chrystusa. Et l'apostasie se répand de plus en plus. I odstępstwo rozszerza się coraz bardziej. Mais tout cela était prédit déjà. Jednak wszystko to było już przepowiedziane. Jésus m'avait dit de lire Thessaloniciens chapitre 2. Jezus prosił mnie o przeczytanie listu do Tesaloniczan, rozdział drugi. Drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział drugi. Où Saint Paul prédisait w którym święty Paweł przepowiedział il parlait de l'apostasie à la fin des temps. Odstępstwo ostatnich czasów. La fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. Czasy ostatnie, czy koniec czasów, to nie jest koniec świata. La fin des temps, c'est la fin d'une époque. Koniec czasów to koniec pewnej epoki. Cette époque qu'on est maintenant, c'est l'époque de l'apostasie. Koniec epoki, w której właśnie teraz jesteśmy. To jest czas odstępstwa. Elle va prendre fin. Lecz ta epoka się skończy. Mais pas encore. Ale jeszcze nie w tej chwili. Parce qu'il y aura encore des événements à venir. Ponieważ mają jeszcze nadejść różne wydarzenia. Mais on est presque à la fin. Ale jesteśmy prawie, że na końcu tego czasu. Heureusement. Na szczęście. Mais Saint-Paul avait dit que le premier signe, c'est l'apostasie, et le deuxième, c'est l'esprit de rébellion. Jednak święty Paweł powiedział, że pierwszym znakiem jest odstępstwo, a drugim bunt. Et qu'est-ce que c'est l'esprit de rébellion? Jésus nous explique dans le message. A cóż to takiego duch buntu? Chrystus wyjaśnia nam to w orędziach. D'abord, przede wszystkim, l'apostasie, odstępstwo, c'est aussi le résultat, to rezultat, d'un esprit racjonalist. Ducha racjonalizmu. L'esprit de rébellion, duch buntu, c'est des antichrist. To antychryst. C'est-à-dire aujourd'hui nous avons plusieurs antichrist. To znaczy, że dziś mamy wielu antychrystów. C'est ceux qui nient la divinité du Christ. To są ci, którzy zaprzeczają bóstwu Chrystusa. Et qu'ils repoussent le Christ comme le Messie. I którzy odrzucają Chrystusa jako Mesjasza. Cet esprit est partout maintenant. Ten duch jest teraz wszędzie. Ça pénètre même dans l'église. Wniknął nawet do kościoła. Parce que c'est aussi la prédiction du pape Paul VI. Również papież VI to przewidział. Qu'il disait pour l'église. Który powiedział o kościele. Qu'il y aurait la fumée de Satan qui va pénétrer. Że dym szatana wniknie do kościoła. Et une fois le cardinal Ratzinger a dit, i również kardynał Ratzinger powiedział, j'ai l'impression que la fumée de Satan a pu pénétrer dans le sanctuaire. Mam wrażenie, mam również wrażenie, że dym szatana już wniknął do świątyni. Il y a beaucoup de prêtres aussi et de théologiens qui ont perdu la foi. I jest obecnie wielu kapłanów, wielu teologów, którzy utracili wiarę. Je ne parle pas des bons prêtres. Nie mówię tutaj o dobrych kapłanach. Parce qu'il y en a des bons prêtres. Ponieważ są jeszcze dobrzy kapłani. Mais je parle uniquement pour ceux qui se rebellent contre le pape. Ale mówię jedynie o tych, którzy
buntują się przeciw papieżowi et qui se trouve surtout en Europe. I których jest dużo, zwłaszcza w Europie. Et qui se rebelle contre lui. I którzy buntują się przeciw niemu, przeciw papieżowi. Il y a aussi cet esprit de rébellion qui ne croit plus à la divinité du Christ. Więc jest to ten duch buntu polegający na niewierze w bóstwo Chrystusa. Et qui veut faire le Christ comme si c'était un simple prophète. I pragną oni uczynić z Chrystusa zwykłego proroka. Il y a plusieurs qui ne veulent plus croire à l'Eucharistie. Są liczni, którzy nie wierzą w obecność Chrystusa w Eucharystii. Que Jésus vraiment est vivant dans l'Eucharistie. Że Jezus żyjący naprawdę znajduje się w Eucharystii. Cet esprit est partout maintenant. Ten duch jest teraz wszędzie. Et c'est le danger qu'il existe maintenant dans l'église, mais tout ça c'était prédit. I to jest zagrożenie, które dotyka teraz Kościoła, ale wszystko to zostało przepowiedziane. Jésus nous avertissait dans les messages la vraie vie en Dieu tout le temps. Jezus uprzedzał nas o tym cały czas w orędziach. Bien, déjà des années il parlait de cet esprit-là. Już od lat mówił o tym duchu buntu. Et nous voyons de plus en plus que ces personnes se manifestent ouvertement. I widzimy, że te osoby coraz bardziej się ujawniają. C'est pour cela le Christ nous demande de rester fidèles à l'Église. To dlatego Chrystus prosi, abyśmy pozostali wierni Kościołowi. Que les prêtres restent fidèles au pape. Aby kapłani pozostali wierni papieżowi. Qu'il ne faut pas qu'ils changent et qu'ils suivent n'importe qui. Aby nie zmieniali się, żeby nie podążali za byle kim. Qu'il faut suivre la tradition de l'église. Że trzeba wypełniać tradycję Kościoła. Et qu'il ne faut pas changer la tradition de l'église. I że nie należy zmieniać tradycji Kościoła. Il faut la garder intacte. Trzeba zachować ją nienaruszoną. Il ne faut pas écouter ces nouveaux théologiens. Nie należy słuchać tych nowych teologów. Qu'ils veulent tout moderniser pour plaire au monde. Którzy pragną wszystko zmodernizować, aby podobać się światu. Il faut rester vraiment fidèle au Christ. Trzeba naprawdę pozostać wiernymi Chrystusowi. Et tout ce qu'il nous a donné, il faut rien changer. I z tego wszystkiego, co nam dał, niczego nie należy zmieniać. Voilà. Ça c'est pour l'apostasie. To są słowa odnoszące się do odstępstwa. Si nous parlons de l'unité, jeśli mówimy o jedności, nous ne pouvons pas nous unir si nous n'avons pas la clé de l'unité. Nie możemy się zjednoczyć, jeśli nie posiadamy klucza do jedności. La clé, le Seigneur nous dit, c'est l'humilité et l'amour. A Pan mówi nam, że tym kluczem jest pokora i miłość. Et que les hommes travaillent, qui travaillent pour l'unité, unifient la date de Pâques. I aby te osoby, które pracują na rzecz jedności, ujednoliciły datę Wielkanocy. Il a promis le Christ que une fois unifié la date de Pâques, Chrystus obiecał, że kiedy ujednolicimy datę Wielkanocy, l'Esprit Saint va faire le reste. Duch Święty dokona reszty. Et en vitesse. I to bardzo szybko. Le Christ attend. Chrystus czeka. Voilà un des derniers messages sur l'unité. Oto jedno z ostatnich orędzi o jedności. Quand le Christ parle de la maison de l'Est, w którym Chrystus mówi o domu na wschodzie, il parle de la maison, c'est-à-dire l'église orthodoxe. On mówi o domu, czyli o kościele prawosławnym. Quand il parle de l'Ouest, naturellement, c'est l'église catholique. Kiedy mówi o domu na zachodzie, ma na myśli kościół katolicki. Vous savez que le Saint-Père, wiecie, że Ojciec Święty appelle l'église orthodoxe église sœur. Nazywa kościół prawosławny kościołem siostrzanym. Et qu'il dit que le corps, donc mystique, l'église, i że mówi, iż ciało mistyczne, czyli kościół, a besoin de deux poumons pour respirer normalement. Potrzebuje dwóch płuc, aby normalnie oddychać. Et il signifie par cela, i oznacza to, que c'est l'église orthodoxe avec la catholique.
że jednym płucem jest Kościół prawosławny, drugim Kościół katolicki. Nous avons les mêmes saints sacrements que vous. My, prawosławni, posiadamy ten sam najświętszy sakrament, co wy. Voilà ce que le Seigneur dit. Oto co mówi Pan. Il ne dit pas les deux poumons, mais il parle des deux mains du corps. On nie mówi o dwóch płucach, lecz mówi o dwóch rękach ciała. Ça revient à la même chose. To oznacza to samo. Priez. Módlcie się. Pour que la maison de l'Est, aby dom na wschodzie et celle de l'Ouest i dom na zachodzie se joignent ensemble, połączyły się razem, comme deux mains, jak dwie ręce, lorsqu'elles sont unies dans la prière, dwie ręce połączone do modlitwy, comme une paire de mains semblables, jak dwie ręce podobne do siebie, et pleines de beauté lorsqu'elles sont unies, i piękne wtedy, kiedy połączone są razem, dirigées vers le ciel lorsqu'elles sont en prière, skierowane ku niebu wtedy, kiedy się modlą, que ces deux mains, niech te dwie ręce, appartenant au même corps, należące do tego samego ciała, œuvrent ensemble, pracują razem, et partagent leurs capacités et leurs ressources, i dzielą się swoimi możliwościami i środkami, l'une avec l'autre. Jedna z drugą. Quand ces deux, il demande ici. Prosi tutaj. Quand ces deux mains de mon corps m'élèveront-elles au-dessus de l'autel ensemble, me tenant ensemble? Chrystus pyta tutaj, kiedy te dwie ręce wzniosą mnie razem nad moim ołtarzem? Et il encourage ceux qui travaillent pour l'unité. I on dodaje otuchy wszystkim tym, którzy pracują dla jedności. Et il dit ceci. I mówi następujące słowa. Aujourd'hui, toute délicatesse de la part de mes créatures. Dzisiaj. Toute délicatesse de la part de mes créatures. Cała delikatność ze strony moich stworzeń. Pour restaurer ma maison chancelante. Dla odbudowania mojego chwiejącego się domu. Me touche profondément. Dotyka mnie, wzrusza mnie bardzo głęboko. Quelque pas que ce soit effectué vers l'unité, jakikolwiek krok dokonany w kierunku jedności, tout le ciel se réjouit. Każdym krokiem dokonanym w kierunku jedności całe niebo się raduje. Quelque prière que ce soit, jakąkolwiek modlitwą, offerte pour la restauration de mon corps, ofiarowaną dla odbudowania mojego ciała, la colère de mon père diminue. Jakakolwiek modlitwa zmniejsza gniew mojego ojca. Pour quelque assemblée que ce soit en mon nom, pour l'unité. Każde zgromadzenie w moje imię dla jedności. Mes bénédictions sont déversées sur ceux qui prennent part à ces réunions. Jest otoczone moimi błogosławieństwami spuszczanymi na tych, którzy biorą udział w tych zgromadzeniach. Mes yeux veillent sur ceux qui m'aiment. Moje oczy patrzą na tych, którzy mnie kochają, et qui en dépit de leur imperfection, i którzy pomimo ich niedoskonałości, exécute mes fervents désirs, wypełniają moje gorące pragnienia. Partager quelques mots sur l'Esprit Saint. Chciałabym powiedzieć kilka słów o Duchu Świętym. Parce que nous dépendons beaucoup de l'Esprit Saint. Ponieważ wiele zależy od Ducha Świętego. Quand Jésus parle que l'Esprit Saint va être
déversé sur nous, kiedy Jezus mówi, że Duch Święty zostanie na nas wylany, il a commencé déjà. To już to się zaczęło. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Esprit Saint va être d'un coup, d'un jour à l'autre là. I jest wiele osób, które myślą, że Duch Święty przyjdzie nagle z jednego dnia na drugi. L'Esprit Saint était toujours. Duch Święty zawsze był. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va remarquer. Ale to, co będzie się działo, to fakt, że będziemy zauważać plus que jamais auparavant, bardziej niż przedtem, des laïcs, des prêtres qui auront des grâces, świeckich kapłanów, którzy będą otrzymywać łaski, et des charismes mystiques, i charyzmaty mystyczne. Moi qui voyage avec le Père beaucoup, podróżując wiele z Ojcem, nous avons remarqué, zauważyłam plusieurs groupes charismatiques, wiele grup charyzmatycznych. Et même pas des groupes charismatiques, des groupes sans être avec des charismes. I nawet po prostu grup modlitewnych, nie posiadających charyzmatów. Tout d'un coup, ils deviennent charismatiques. I nagle te grupy stają się charyzmatyczne. Ce n'est pas, l'esprit, ça n'est pas comme s'il est derrière un rideau, qu'il faut tirer le rideau. Duch Święty to nie jest, z Duchem Świętym nie jest tak, jakby był za jakąś zasłoną i trzeba tą zasłonę odsłonić. On tire le rideau et puis on dit voilà, ça c'est le temps de l'Esprit Saint. Odsłaniamy zasłonę i mówimy o, nadszedł czas Ducha Świętego. L'Esprit Saint est comme une marée. Z Duchem Świętym jest tak jak z przypływem morza. Qui vient sur, który przychodzi w sposób pewny. Mais personne va l'arrêter. Ale nikt tego nie zatrzyma. Et si quelqu'un va construire peut-être un mur pour l'arrêter cette marée qui vient? I gdyby ktoś chciał na przykład zbudować mur, aby zatrzymać ten przypływ Ducha Świętego, la force, moc, va casser le mur ou bien elle va augmenter et passer au-dessus du mur. Siła zburzy ten mur albo woda przejdzie wtedy przez mur. Dieu nous dit que cette génération est atrophiée. Bóg mówi nam, że to pokolenie jest osłabione. Et la soif de spiritualité. To pokolenie jest spragnione duchowości. Cette génération est comme un désert. To pokolenie jest jak pustynia. Sec. Sucha. Dur. Twarda. Et c'est vrai, le monde est plein d'égoïsme. I to jest prawda, bo świat jest pełen egoizmu. Nous avons soif de la parole de Dieu. Jesteśmy spragnieni Bożych słów. C'est pour cela Dieu a eu pitié. To dlatego Bóg się nad nami zlitował. Et c'est le temps de miséricorde. I to jest teraz czas miłosierdzia. Le temps de grâce. Czas łaski. Le temps de l'Esprit Saint. Czas Ducha Świętego. Et l'Esprit Saint va être déversé sur toute l'humanité. I Duch Święty zostanie wylany na całą ludzkość. Même au moindre de nous tous. Nawet na najmniejszego spośród nas. Voilà, je voudrais partager un message avec vous. Chciałabym teraz podzielić się z wami jednym orędziem. Le Seigneur nous dit sur la deuxième Pentecôte. Pan mówi nam o drugiej pięćdziesiątnicy. Mon esprit sera votre conseiller. Mój duch stanie się waszym doradcą. Et votre éducateur. I waszym nauczycielem. Sans lui, même mes disciples ne m'ont jamais compris pleinement. Bez niego nawet moi uczniowie nigdy w pełni nie zrozumieliby. Pas plus que mes enseignements. Ani mnie, ani moich pouczeń. Mais le jour où je suis retourné au Père, jednak w dniu, w którym powróciłem do Ojca, je leur ai envoyé le paraclète. Zesłałem im pocieszyciela, afin qu'il leur rappelle tout ce que je leur ai dit. Aby im przypomniał wszystko, co im powiedziałem, lorsque j'étais avec eux. Kiedy byłem z nimi. Je suis tout prêt maintenant à venir à vous. Teraz jestem już gotowy przyjść do was. Mais vous n'avez toujours pas compris comment. Lecz wy wciąż nie rozumiecie jak. Et de quelle façon. I w jaki sposób. Pourtant, je n'ai pas parlé en métaphore. A przecież nie mówiłem w przenośniach. Je vous dis solennellement. Mówię wam uroczyście. Je vous enverrai mon Saint-Esprit en pleine force. Ześlę wam mojego Świętego Ducha w pełni mocy. Sur toute l'humanité. Na całą ludzkość. Et comme signe avant-coureur.
a znakiem zapowiadającym je montrerai des prodiges dans le ciel comme jamais auparavant. Będą cuda, jakie ukażę na niebie jak nigdy przedtem. Il y aura une seconde Pentecôte. To będzie druga pięćdziesiątnica. Afin que mon royaume sur terre soit restauré. Aby moje królestwo na ziemi zostało odnowione. Quand le Seigneur parle du royaume, c'est bien sûr l'Église. Kiedy Chrystus mówi o królestwie, ma na myśli Kościół. C'est aussi le renouveau de l'Église. Chodzi tutaj również o odnowę Kościoła. Quand il nous a promis qu'il va renouveler cette génération. Kiedy obiecuje nam, że odnowi to pokolenie. Et renouveler l'Église. I odnowi Kościół. C'est uniquement avec son Saint-Esprit. Jest to możliwe jedynie dzięki Jego Duchowi Świętemu. Il nous a donné tant des explications dernièrement sur son Saint-Esprit. Dał nam tak wiele wyjaśnień ostatnio odnoszących się do Ducha Świętego. Parfois, il parle de son Saint-Esprit comme une eau curative. Czasem mówi o Duchu Świętym jako o uzdrawiającej wodzie. Parfois, il parle comme si c'est un feu purificateur. Czasem mówi o Duchu Świętym jako o oczyszczającym ogniu. Parfois, il parle de son Saint-Esprit comme un souffle qui vient sur nous. Czasem mówi o Duchu Świętym jako o tchnieniu wiatru, które na nas przychodzi. Je voudrais partager ce dernier message que j'ai obtenu sur les sept dons aussi, une partie seulement avec vous. Chciałabym przytoczyć tutaj fragment orędzia o darach Ducha Świętego, jakie otrzymałam ostatnio. D'abord, il nous encourage, Jésus. Najpierw Jezus nas zachęca, pour prier plus à l'Esprit Saint. Abyśmy więcej modlili się do Ducha Świętego. Il dit, invoquez mon Saint-Esprit. On mówi, wzywajcie mojego Ducha Świętego. Pourquoi avez-vous peur de demander? Dlaczego boicie się prosić? Et il dit, est-ce que vous oubliez que je suis généreux? Czy zapomnieliście, że jestem hojny? Voilà ce qu'il dit. Oto co on mówi. J'ai regardé ma création et j'ai dit. Spojrzałem na moje stworzenie i powiedziałem. Maintenant, le Christ ici il parle. Chrystus mówi tutaj. Quand il nous découvre le plan qu'il a fait au ciel. Odkrywa przed nami plan, jaki ułożył w niebiosach. Et il a dit, quand il a regardé d'en haut. I powiedział, spojrzałem na moje stworzenie z wysoka. Je laisserai le vent porter mon souffle vers eux. Sprawię, że wicher zaniesie im moje tchnienie. Plutôt que je l'avais projeté. Wcześniej niż to planowałem. Je ne conserverai ni les comptes, ni les registres. Nie będę przechowywał ani rachunków, ani zapisów długów. En effet, mes voies sont au-dessus de vos voies. Zaiste drogi moje górują nad drogami waszymi. Mon souffle sera porté par les vents sur ma création. Wichry zaniosą moje tchnienie do moich stworzeń. Afin qu'ils disent, aby powiedziały, Dieu ne nous a pas oubliés. Bóg nie zapomniał o nas. C'est sa rosée, ce sont ses gouttes de pluie. To jest jego rosa, to są krople jego deszczu. Venez hériter de ce qui est à vous depuis le commencement. Przyjdźcie odziedziczyć to, co należy do was od początku. Venez hériter la lumière inaccessible. Przyjdźcie odziedziczyć światłość niedostępną. Quand Dieu parle de la lumière inaccessible, bien sûr, c'est l'Esprit Saint. Kiedy Bóg mówi o światłości niedostępnej, mówi oczywiście o swoim świętym duchu. Et il nous invite ici pour hériter la lumière inaccessible. I zaprasza nas tutaj, abyśmy przyjęli tę światłość niedostępną. Qui cependant est tout autour de vous et qui peut être en vous. Przyjdźcie odziedziczyć światłość niedostępną, która jednak jest wokół was. Venez posséder l'inatteignable. I która może być w was. Przyjdźcie posiąść to, co niedosięgłe. Cependant à la portée de tous. A jednak znajduje się w zasięgu wszystkich. Venez et ne restez pas éloignés dans la terreur. Przyjdźcie, nie stójcie przerażeni w oddali.
Venez hériter le mystère de mon royaume. Przyjdźcie odziedziczyć tajemnicę mojego królestwa. Venez plus près de moi. Przyjdźcie blisko mnie. Et j'insufflerai en vous l'immortalité. A ja tchnę w was nieśmiertelność. Ranimons votre âme pour qu'elle se meuve, aspire et respire dans ma gloire. Ożywię wasze dusze, aby poruszały się, wdychały i oddychały moją chwałą. Afin que vous n'appartieniez pas plus longtemps à vous-même. Abyście już więcej nie należeli do samych siebie, mais à celui qui vous meut dans l'union de notre unicité. Lecz do tego, który w was porusza się w jedności naszej jedności. Ne dites pas. Nie mówcie. Oserais-je, moi, pécheur, demander la lumière inaccessible? Jakże ja, grzeszny, mógłbym się odważyć prosić o niedosięgłą światłość. Accessible seulement aux saints? Światłość, którą osiągają jedynie święci. Si vous croyez vraiment que vous êtes pécheur, comme vous le dites, jeśli naprawdę uwierzycie, że jesteście, jak mówicie, et indigne de mes dons, grzesznikami i niegodnymi moich darów, l'impossible deviendra possible. Wówczas niemożliwe stanie się możliwe. Je vous embrasserai immédiatement. Ogarnę was natychmiast. Pour vous consumer. Aby was pochłonąć. Et brûler jusqu'à la racine tout ce qui n'est pas moi. I wypalić aż do korzeni to, co nie jest mną. Alors, je remplacerai tout ce qui empêchait mon passage en vous. Wtedy zastąpię wszystko, co przeszkadzało mojemu przejściu przez was. Par celui que vous pensiez inatteignable. Przejściu tego, którego uważaliście za nieosiągalnego. Il sera la lumière de vos yeux. On będzie światłem waszych oczu. Le motif de votre être. Sensem waszego istnienia. Le mouvement de votre cœur. Poruszeniem waszego serca. L'exclamation de votre discours. Okrzykiem w waszych przemówieniach. Votre rire et votre joie. Waszym uśmiechem i radością. L'ornement royal de votre âme. Królewską ozdobą waszej duszy. Il sera le gardien de votre esprit. On stanie się stróżem waszego ducha. Il sera votre frère. On będzie waszym bratem. Votre sœur. Waszą siostrą. Et votre ami fidèle. I waszym wiernym przyjacielem. Il sera votre festivité. On będzie waszym świętem. Votre banquet. Waszą ucztą. Le trésor caché. Ukrytym skarbem. La perle. Perłą. Votre hymne à l'hymne. Waszym hymnem dla hymnu. Votre amen à l'amen. Waszym amen dla amen. La terre promise. Ziemią obiecaną. Et la fondation de toutes les vertus sur lesquelles il inscrira son saint nom. I fundamentem wszystkich cnót, na których wypisze on swoje święte imię. Alors, pourquoi ne me demandez-vous aussi, vous me demandez aussi peu? Dlaczego więc? Dlaczego prosicie mnie o tak niewiele? Et avec si peu de foi. I z tak słabą wiarą. Pourquoi me jugez-vous ma générosité? Dlaczego nie doceniacie mojej hojności? Votre manque de foi est un poison fatal. Wasz brak wiary jest fatalną trucizną. Pour votre esprit. Dla waszego ducha. Vous attirant dans ce que je rejette. Pociąga was ku temu, co ja odrzucam. Des doctrines et des règles humaines. Ku ludzkim doktrynom i zasadom. Vous voyez, c'est une invitation très forte de Dieu. Widzicie, to jest bardzo mocne zaproszenie ze strony Boga. Pour obtenir l'Esprit Saint. Aby otrzymać Ducha Świętego. Dieu voudrait que vous le possédiez. Bóg pragnie, abyście go posiadali. Comme il voudrait vous posséder. Tak jak on pragnąłby was posiadać. Et ça, c'est se donner complètement à lui. A to polega na całkowitym oddaniu mu siebie. Et donner votre volonté. I oddaniu mu waszej woli. Et tout. I wszystkiego. Jésus est triste parfois quand on n'a pas confiance à lui. Jezus jest czasem smutny, kiedy nie mamy do niego zaufania. Vous voulez changer complètement. Chcecie się całkowicie zmienić. Et devenir vraiment proche de Dieu, vraiment intime avec Dieu. I chcecie rzeczywiście stać się bliscy Bogu, żyć w zażyłości z Nim.
Il faut s'abandonner totalement. Trzeba więc oddać mu się całkowicie. Il faut mourir à soi-même. Trzeba umrzeć na samego siebie. Jésus nous le demande, mourez à vous-même. Jezus prosi nas o to, umrzyjcie dla samych siebie. Pour que mon Esprit Saint puisse agir en vous. Aby mój Duch Święty mógł w was działać. Avec son Saint-Esprit, on peut être transformé. Dzięki Jego Duchowi Świętemu możemy zostać przemienieni. Il nous dit, permettez-moi. On mówi nam, pozwólcie mi. Parce que Jésus nous demande la permission. Ponieważ Jezus zawsze prosi nas o pozwolenie. Il va jamais violer notre liberté. On nigdy nie pogwałci naszej wolności. Et ça dépend de nous de se décider pour Dieu. I to od nas zależy podjęcie decyzji na Boga. Et aller en avant. I żeby iść naprzód. Avec un cœur ouvert. Z otwartym sercem. Et lui dire, voilà, fais ce que tu veux de moi. I powiedzieć mu, proszę, zrób ze mną to, co chcesz. Jésus nous dit, si vous me permettez. Jezus mówi, jeśli mi pozwolicie. Mon Saint-Esprit pourrait vous transformer votre cœur. Mój Święty Duch będzie mógł przemienić wasze serca. Dans un jardin. W ogród. Où je peux prendre mon repos en vous. W którym będę mógł w was odpoczywać. Mon Saint-Esprit pourrait vous transfigurer. Mój Duch Święty będzie mógł was przemienić. Dans un palais. W pałac. Où je puisse être roi en vous et régner sur vous. W którym będę mógł być królem w was, panować nad wami. Mon Saint-Esprit pourrait vous transformer. Mój Duch Święty będzie mógł was przemienić. En un ciel. W niebo. Eden. W Eden, w raj. Un paradis. Un paradis où je puisse être, où je peux être glorifié. W którym będę mógł być uwielbiony. Dieu peut faire tout si on lui dit le oui. Bóg może wszystko, jeśli powiemy mu tak. Mais beaucoup ils ont peur de Dieu. Jednak wielu boi się Boga. Dieu nous dit, n'ayez pas peur. I Bóg mówi nam, nie bójcie się. Ayez peur seulement de moi. Bójcie się mnie jedynie wtedy, si vous vous rebellez contre moi. Jeśli buntujecie się przeciw mnie. Mais autrement. Jednak w przeciwnym razie. Venez à moi comme des enfants. Przyjdźcie do mnie jak dzieci. Dialoguez avec moi. Rozmawiajcie ze mną. Je voudrais une conversation de cœur à cœur. Pragnę rozmowy jak serce z sercem. Jésus nous dit, j'ai soif d'amour. Jezus mówi, jestem spragniony miłości. Une fois Jésus m'a demandé. Pewnego razu Jezus prosił mnie. De prier sans cesse. Abym modliła się bez przerwy. Et la prière sans cesse, je lui dis, c'est impossible. A ja odpowiedziałam mu, nieustanna modlitwa to niemożliwe. Je ne peux pas, 24 heures sur 24. 24 godziny na dobę. Et il m'a dit, tu n'as pas compris. A on mi powiedział, ty nie zrozumiałaś. La prière sans cesse. Modlitwa nieustanna. Ce n'est pas avec des paroles. To nie jest modlitwa słowami. C'est quand ton esprit a soif de moi. Modlitwa nieustanna to wtedy, kiedy twój duch jest mnie spragniony. C'est quand ton cœur désire Dieu. To kiedy twoje serce pragnie Boga. C'est quand ton cœur désire et languit pour Dieu. To kiedy twoje serce tęskni za Bogiem. Et cherche Dieu partout parce qu'elle a soif ton âme. I szuka Boga wszędzie, ponieważ twoja dusza jest spragniona. C'est ça la prière sans cesse. To jest modlitwa nieustanna. C'est une prière sans parole. To jest modlitwa bez słów. Parce que Dieu regarde le cœur. Ponieważ Bóg patrzy na serce. Et pour arriver à ce point de désirer avoir soif de Dieu. I aby dojść do tego stopnia spragnienia Boga. Il faut s'approcher de Dieu. Trzeba zbliżyć się do Boga. Intimement. W sposób zażyły. Moi j'aime bien ces deux phrases que Jésus nous a données, qu'il décrit son Père. Bardzo lubię takie dwa zdania, w których Jezus mówi nam o swoim Ojcu. Il dit ceci, qui est très beau. On mówi następujące słowa. Mon père est roi. Mój Ojciec jest królem. Pourtant si maternel. A jednak tak matczynym. Mon père est juge. Mój Ojciec jest sędzią.
pourtant si tendre et aimant. A jednak tak czułym i kochającym. Il est l'alpha et l'oméga. On jest alfą i omegą. Pourtant si doux. A jednak tak łagodnym. Ces deux phrases. Te dwa zdania. Nous dit beaucoup de choses. Mówią nam o wielu rzeczach. Et ce que Dieu désire. To, czego Bóg pragnie. Quand je vais dans toutes les réunions. Kiedy chodzę na wszystkie spotkania. Dieu le Père voudrait toujours. Bóg Ojciec chciałby. Que je parle de lui comme aujourd'hui. Abym zawsze mówiła o nim tak, jak robię to dzisiaj. Parce que il dit que cette génération. Ponieważ on mówi, że to pokolenie. Ne connaît pas mon vrai visage encore. Nie zna jego prawdziwego obrazu. Et il voudrait nous rappeler. I on chciałby nam przypomnieć. Que nous sommes tous sa semence. Że my jesteśmy wszyscy jego potomstwem. On descend tous de lui. Wszyscy pochodzimy od Boga. Et il veut nous rappeler qu'on est vraiment ses enfants. I on chce nam przypomnieć, że my naprawdę jesteśmy jego dziećmi. Et donc il attend que nous agissons comme ses enfants. A więc on pragnie, abyśmy zachowywali się jak jego dzieci. Envers lui. W stosunku do niego. Maintenant je. Il y a beaucoup à dire, mais. Jest jeszcze bardzo wiele do powiedzenia. On va finir par le message, un message très beau de Marie. Zakończę bardzo pięknym orędziem otrzymanym od Matki Najświętszej. Dziękuję Ci, Matko Najświętsza, za to, że dodajesz mi otuchy. Dziękuję Ci za to, że mnie strzeżesz, błogosławię Cię. Dziękuję Ci, Matko Najświętsza, za to, że dodajesz mi otuchy. Dziękuję Ci za to, że mnie strzeżesz, błogosławię Cię. Les messages de Marie qui sont dictés dernièrement. Orędzia Maryi, które dyktowane są mi ostatnio. Ceux qui sont de son, pour son cœur. Dotyczące jej serca. C'est Eva qui le traduit bientôt. Eva wkrótce je przetłumaczy. Et elle va le présenter bientôt. I wkrótce będą mogły być dostępne dla wszystkich. C'est notre bientôt, pas le bientôt de Jésus. To jest nasze wkrótce, nie wkrótce takie w rozumieniu Bożym. Parce que Jésus, le bientôt, c'est 500 ans. Ponieważ dla Jezusa wkrótce to czasem jest 500 lat. Ça c'est qu'une petite partie. To jest jedynie mały fragment. Marie nous dit, grandis dans mon cœur immaculé. Maria mówi nam, wzrastaj w moim niepokalanym sercu. Et je remédierai à toutes les plaies de ton âme. A ja zaradzę wszystkim ranom twojej duszy. Afin que tu deviennes la joie de Jésus, ton sauveur. Abyś stał się radością Jezusa, twego Zbawiciela. Afin que tu deviennes l'aurore de cette génération obscure. I abyś stał się jutrzenką tego zamroczonego pokolenia. Grandis dans le cœur de ta mère. Wzrastaj w sercu twej matki. Afin que tout ton être resplendisse comme des pierres précieuses à la lumière. Aby cała twoja istota rozbłysła jak drogocenne kamienie w światłości, dont je suis enveloppée, którą jestem ogarnięta. Afin que des hordes de nations viennent alors à toi. Aby całe narody przyszły do ciebie, attirées par ta beauté,
przyciągnięte Twym pięknem. Et lorsqu'elles demanderont, a kiedy zapytają, qui t'a modelé pour être resplendissante comme mille gemmes? Kto cię tak ukształtował, że błyszczysz jak tysiąc szlachetnych kamieni? Attest en disant. Daj świadectwo mówiąc. J'ai été modelé dans le plus pur des cœurs. Zostałem uformowany w najczystszym sercu. Prenant forme dans le même cœur où notre Rédempteur a éclos et pris chair et sang. Nabrałem kształtów w tym samym sercu, w którym nasz Odkupiciel się zrodził. Afin que je devienne moi aussi l'enfant de la Mère de Dieu. I przyjął ciało i krew, abym i ja stał się dzieckiem Matki Boga. De sorte que je sois capable d'exprimer des pensées dignes des dons du Tout-Puissant. Tak, abym był zdolny do wyrażania myśli godnych darów Najwyższego. Viens grandir dans mon cœur. Przyjdź wzrastać w moim sercu. Et deviens le cœur de mon cœur. Stań się sercem mojego serca. Puise de mon cœur toutes les richesses qui m'ont été données de la sagesse. Zaczerpnij z mojego serca wszystkie bogactwa, których udzieliła mi mądrość. Afin que toi aussi tu apprennes à aimer le Père. Abyś i ty również nauczył się kochać Ojca, mon fils et le Saint-Esprit. Mojego Syna i Ducha Świętego. De cette manière, tym sposobem tu seras l'enfant de la Mère de Dieu. Staniesz się dzieckiem Matki Boga. Amen. Je vous remercie de votre courage. Dziękuję wam bardzo za waszą odwagę. Dans ce temps qui est à peu près un peu mieux que hier. W czasie tej pogody, która jest trochę lepsza, co prawda, niż wczoraj. Et je vous remercie de vos prières pour moi. I dziękuję wam za wasze modlitwy w mojej intencji. Et ce chaleureux accueil que vous m'avez fait dans votre pays. I za to gorące przyjęcie, jakie zgotowaliście mi w waszym kraju. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Niech Bóg błogosławi was i strzeże. Je sais que Jésus connaît chacun qui est là. Wiem, że Jezus zna każdego z was tutaj obecnych. Et il vous connaît par nom. I on zna was z imienia. Ce soir, je prierai au Sacré-Cœur. Więc dziś wieczorem pomodlę się do Najświętszego Serca. Pour qu'il écoute, il écoute toutes vos intentions. Aby wysłuchało wszystkich waszych intencji. Je veux lui présenter vos intentions. Przedstawię mu wszystkie wasze intencje. Je n'ai pas besoin de les connaître. Nie muszę ich znać. Parce que lui les connaît. Ponieważ on je zna. Alors, je prierai pour vous. A więc pomodlę się w waszej intencji. Je vous remercie. Dziękuję. Le Père aussi vous remercie beaucoup. Ojciec, dziękuję wam również. De votre courage, il peut le. Za waszą odwagę. Et puis on remercie beaucoup pour Eva. Eva. I również dziękuję bardzo Ewie. Il faut obéir, Eva. Muszę być posłuszna. Merci à tout le monde qui a participé à préparer les réunions. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu tego spotkania. Et pour la famille d'Eva qui a participé aussi beaucoup. I za całą rodzinę, która bardzo wiele zrobiła w tym zbiorze. Et pour les fleurs. I za wasze kwiaty. Merci encore. Dziękuję bardzo.